Samoobsługowe szalety miejskie miały się pojawić w okolicach Placu Tysiąclecia i przy Chrzanowskim Cmentarzu Komunalnym. Planowano, że inwestycja ruszy jeszcze w tym roku. Okazało się to jednak nierealne. Do przetargu na to zadanie, które ogłosiła gmina, zgłosił się tylko jeden oferent, a proponowana przez niego cena była o 76 tysięcy większa niż zarezerwowało na to miasto. To jest w pierwszym przypadku 14% w stosunku do kosztorysu inwestorskiego, w drugim 28%, jeżeli chodzi o szalet na cmentarzu. W związku z tym do tematu trzeba będzie powrócić w przyszłym roku. W tej sytuacji burmistrz stwierdził, że należy odstąpić na razie od inwestycji, być może zmienić warunki przetargu. Teraz szalety miały powstać w trybie zaprojektuj i zamontuj, co budziło pytających wątpliwości. W kolejnym przetargu inwestycja ma być już oparta na zasadzie wykonanego wcześniej projektu, a potem montażu. Zdaniem Kosowskiego jest szansa na wykonanie tego przedsięwzięcia taniej. Skorzystanie z obecnej oferty byłoby niegospodarnością, podkreśla burmistrz. Lepiej poczekać, myślę, że mieszkańcy to zrozumieją, że tu chodzi o pieniądze, prawda? A podejść metodą taką, że zrobimy dokumentację, przygotujemy to wszystko, będzie ona bardziej, bym powiedział, dla oferentów czytelna. Kolejny przetarg ogłoszony będzie już w 2017 roku i do połowy przyszłego roku toalety powinny się pojawić w wyznaczonych miejscach.